20 lat istnienia zespołu Golec Orkiestra nie można było uhonorować inaczej jak jubileuszowym koncertem, a ten za chwilę rozpocznie się już w katowickim Spodku. Kilka dni przed tym wydarzeniem gościliśmy na próbie zespołu, gdzie o początkach i o twórczości Golec Orkiestry opowiadał nam Paweł i Łukasz Golec. Rozsławili Milówkę na cały świat, ale zanim to nastąpiło, najpierw był Golec Folk Band. Z nami jest Paweł i Łukasz Golec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ślicznie. Witam czołem. Golec Orkiestra w tym roku okrągły jubileusz 20 lat, ale czy pamiętacie ten pierwszy występ jako już Golec Orkiestra? Kiedy to było? Boże, kiedy to było, to nie, ale gdzie to było i jakie emocje wam towarzyszyły? Krótka konsultacja. Znaczy tak, w 98 powstała Golec Orkiestra tak naprawdę i faktycznie pierwsza nazwa taka robocza, można powiedzieć, to był właśnie Golec Folk Band. I z tego, co pamiętam, te występy pierwsze to tak, bal w Koniakowie, słynny bal, później bal u Bulika w Żabnicy na jego słynnych urodzinach, później były w Milówce jakieś takie imprezy związane z dniami Milówki albo Promyczek, co jest akcja taka dobroczynna co roku od wielu lat, no na takim Promyczku graliśmy. No i graliśmy w Bielsku Białej, tutaj też parę imprez właśnie w Piwnicy Zamkowej, takie koncerciki wielkanocne, ja pamiętam, taki był koncert wielkanocny przed zamkiem w Bielsku, postawiono wóz drabiniasty, nie wiem co to miało znaczyć, no ale ktoś chciał taki niby no etnofolk jakiś, prawda, się z takimi elementami wpisać jakby w ten koncert, pamiętam jeszcze koncerty Śmiergusty w Wilamowicach, też było właśnie i to wszystko się działo właśnie w 98 roku, bo wtedy też powstawała płyta. Cały rok pracowaliśmy nad pierwszą płytą Golec Orkiestra, która swoją premierę miała w 99, czyli my tak naprawdę ten cały rok już, który zaczęliśmy, no mamy taki jubileuszowym rokiem. Tak, ja myślę, że już taki profesjonalny występ, taki z telewizją, duża scena, duża bardzo widownia, to był chyba Cieszyn kontra Puck. Wtedy były bardzo popularne turnieje właśnie między miastami, między gminami. Pamiętam, wtedy nas zaprosiło miasto czy powiat cieszyński. I na rynku właśnie w Cieszynie tam to się wszystko odbywało. Kręciła to telewizyjna Dwójka razem z telewizją Polonią. Jeszcze w tym okresie też zagraliśmy, Paweł, pamiętam, na TKB. Był też dosyć duży koncert. Też dosyć duży koncert w Żywcu pod Grojcem, ja pamiętam właśnie. Takie też początki ścisłe. Tak. Zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy tej pierwszej płycie, bo to był bardzo udany debiut, bo wtedy już w wasze ręce wpadł Fryderyk za debiut roku. Ale tak naprawdę wszystko się zaczęło w małej, rodzinnej, domowej wytwórni. Jak to wyglądało wtedy? No tak, wszystko to odbywało się w naszej domowej kuchni w Milówce. W naszym rodzinnym domu składaliśmy, płyty. Wyglądało to w następujący sposób. Siedzieliśmy wokół stołu kuchennego i z kartonów, które wyciągnęliśmy z samochodu, a w którym jednocześnie były poukładane osobno książeczki, osobno płyty w takim rulloniku, osobno poligrafia. To wszystko taśmowo zostało składane, prawda? Mama rozkładała plastik, starszy brat wkładał poligrafię. Okładkę, książeczkę. Okładkę, ktoś tam wkładał płytę, później to było foliowane i do innego pudełka było to foliowane i tak to się nazywa ręczna robótka. Handmade. Handmade, klasyczny handmade Golec Orkiestra. Płyta nosiła takich kilka podtytułów, bo były to m.in. płyta na bazie składników naturalnych, bez konserwantów, wartość energetyczna dodatnia, także tutaj te wszystkie rzeczy miały jakiś taki dosyć, że tak powiem, ciekawy opis, także płyta również była w dwóch językach tłumaczona, także wszystkie gwarowe teksty, kolega tutaj z Bielska, Piotrek Pudełko, tłumaczył na tak zwaną gwarę amerykańską, bo ja nie wiem, czy są, no, tym bardziej, że sporo piosenek było w gwarze pisanej, tak. Napisanych właśnie na tą pierwszą płytę, no było z tym troszeczkę śmiechu, troszeczkę zabawy, troszeczkę przymrużenia oka, no ale cóż, no jakby to był pomysł, zrealizowaliśmy ten pomysł. Pierwsze próby, pamiętam, odbywały się w Milówce w naszym domu, ale też w domu katolickim w Milówce, czyli tam, gdzie teraz ma chór próby. Poszczyliśmy wielośladę od Pawła Kukiza, wtedy graliśmy jeszcze z Kukizem i z Piersiami i na tym wielośladzie pamiętam, jak rejestrowaliśmy właśnie w 98 roku lornetkę, UFO, chałupa się poliła na holi.
później Crazy is My Life, no te wszystkie numery później znalazły się już na płycie, ale to jakby ten pierwszy test, to był właśnie tutaj taki, no na tym wielośladzie. Tak, tak, no. Hop na top, ale wy na tym topie jesteście 20 lat. W czym tkwi tak naprawdę fenomen waszej muzyki? Bo to, że jesteście autentyczni i wasza muzyka płynie prosto z serca, to wielokrotnie już powtarzaliście i podkreślacie to zawsze. Ale tak naprawdę co utwór to przebój? Jak to robicie? Znaczy, no, przede wszystkim tak, no przede wszystkim no, jakieś recepty na przeboje nie mamy, bo gdybyśmy mieli, to byśmy mieli ponad 130 przebojów, a no tyle aż nie mamy, mamy tam kilkanaście powiedzmy wylansowanych, znanych i lubianych przez rzeszy fanów piosenek i takich też zapamiętywalnych, charakterystycznych, no bo to są utwory w różnym stylu, ale no można powiedzieć, że sporo takich udało się napisać, stworzyć, że faktycznie ludność, nie wiem, słuchacze identyfikują się z tym. To jest jakby najpiękniejsza rzecz dla artysty, dla twórcy, że ktoś się identyfikuje z tą jego piosenką, z tym tekstem, z tym przekazem, jakby wchodzi w to i te, takie piosenki też jakby, widzę, przynajmniej po latach, mają taką, znaczy są takie, no można powiedzieć, wielopokoleniowe. I tak jest w przypadku Ścierniska, tak jest w przypadku, nie wiem, Crazy is My Life, tak jest w przypadku Lornetki, Słodyczy, Pędzą konie. No, właściwie no, staramy się te teksty, te piosenki w taki sposób jakoś pisać, aranżować, żeby miały też to drugie dno, żeby piosenka nie była taka lekka, łatwa i przyjemna, jak to się potocznie mówi, tylko żeby był ten jakiś podtekst, żeby było coś takiego, co nas gdzieś tam albo zachwyci, albo zasmuci, albo nie wiem, albo rozbawi do łez, nie wiem, no są jakieś takie właśnie przy pisaniu, przy komponowaniu takie rzeczy, które no, staramy się przenieść, żeby słuchacz mógł, że tak powiem, jakoś no, przeżyć tą muzykę. I tak właściwie jeszcze dodam dalej, że tak też się dzieje, bo jest te historie tych piosenek no są bardzo różne i widzimy jak po tylu latach, gdzie one trafiły, w jakie środowiska, kto się utożsamia konkretnie z tymi piosenkami, nie wiem, tu można parę przykładów takich dać z brzegu, nie wiem, czy na przykład piosenka Pędzą konie, to Paweł, ty może chobyć coś. No jest taka dziewczyna, która mieszka na stałe w Tucholi, nazywa się Agnieszka Soroczyńska i ona przy tej piosence wybudziła się w szpitalu ze śpiączki. Właśnie długo oczekiwała na tą płytę, w międzyczasie zachorowała, także rodzice właśnie kupili w prezencie tą płytę i przynieśli do szpitala, razem z lekarzami założyli walkmana, ona wtedy cały czas spała, krótko mówiąc wtedy, i się podczas tej piosenki wybudziła. No niesamowite zjawisko, różnie można do tego podchodzić, no ale to jest na pewno taka historia, która no, nie tylko, że ktoś śpiewa tą piosenkę, ale ona rzeczywiście ma jakiś głębszy potencjał i to jest niesamowita historia. Druga piosenka, Leć muzyczko, która w 2002 roku też jest właśnie grana i śpiewana świętemu Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki. Ostatniej pielgrzymki wtedy na krakowskich Balicach. Tak, i ta piosenka stała się też hymnem w wielu szkołach w Polsce, które noszą imię właśnie świętego Jana Pawła II. Są to różne szkoły, bo to są w całym kraju praktycznie. I to jest też jakby ciekawa rzecz, bo piszemy utwór, wiadomo, no, wykonujemy go w wyjątkowym miejscu dla wyjątkowej osoby, dla świętej osoby i właściwie no, ta piosenka również później ma swoje drugie życie, czyli oprócz tego wykonu tam, ona staje się no, czymś takim no, no, niesłychanym i niespotykanym no, w show biznesie, bo mówi się na ważnych uroczystościach szkolnych do hymnu, młodzież wstaje, sztandary opuszczają i śpiewają hymn, czyli leć muzyczko, no. Ciekawa rzecz. No, później mamy na przykład sytuację z piosenką Ściernisko, no, którą cytował prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush i porównywał jakby ten optymizm, podobał się mu ten, ta pogoda ducha, ten jakby ten taki optymizm, ten taki, no, taka upartość, można powiedzieć, góralska zawarta w tej piosence i porównywał to jakby do tych zmian, które działy się w Polsce, prawda, czy w ogóle we wschodniej Europie. Zmiany związane z ekonomią, z przedsiębiorczością, z rozwojem Polski. Tak, generalnie tak. Z rozwojem Polski, tak. Z bankowością też. Także tutaj tak. Jakieś takie historie no, są ciekawe. Właściwie przy, nie wiem, piosenki Słodycze na przykład lubił Adaś Małysz i przy skokach właśnie w Lachty, które wygrał tam. Poprosił, żeby to. Tak, żeby mu to grać. No i tam tak. Na tych trybunach te słodycze szły, no i jakieś takie, no są różne historie, to właściwie no każda piosenka ma swoją historię, także tutaj no w parę minut no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego opisać, no ale niemniej jednak no
Odpowiadając w taki sposób, że na 20 piosenek z 4, powiedzmy 3, są takie naprawdę mega hitami. Także my mamy w sumie napisanych ponad 136 utworów autorskich w różnym stylu, w różnym charakterze. No i jakby z tego patrzymy, które faktycznie jakoś tak stały się faktycznie przebojami, no to gdzieś mniej więcej taka statystyka tutaj nam wychodzi. Zatrzymamy się chwilę przy historii, bo pochodzicie z bardzo muzykalnej rodziny i na mandolinie grała przecież najmłodsza siostra waszego ojca Stanisława Golec. I to bardzo ważna postać w tym momencie, ścieżka dźwiękowa do Lawiny. Tak, między innymi mamy w tą niedzielę koncert bardzo duży w Spodku z okazji naszego święta jubileuszowego, 20 lat, i tam też właśnie będzie wykonywany utwór, który nosi tytuł Lawina. Już nie możemy doczekać, jak ten utwór zabrzmi właśnie dla tej kilkutysięcznej publiczności, ale to są właśnie emocje związane z tą historią konkretnie Lawiny, czyli Narodowych Sił Zbrojnych, która działała w Beskidzie Żywieckim i w Beskidzie Śląskim, a tam między innymi była nasza ciocia świętej pamięci Stanisława Golec, pseudonim Gusta. Tak, w tym zgrupowaniu Bartka Flamego, bo to dokładnie mówimy o zgrupowaniu Bartek, czyli młodzi ludzie w wieku 18-25 lat, którzy nie godzili się na rzeczywistość, która zastała Polskę, albo w którą po prostu Polskę, można powiedzieć, takim językiem wmanewrowano, ponieważ wiadomo, Armia Czerwona miała wyzwolić nas, okazało się, że przyszła, że tak powiem, z drugiej strony i niestety na wiele lat mieliśmy... Odebrała tą wolność. Kolejne, że tak powiem, jak to określić, kolejny zabór, może to nie aż tak, ale jakby taką okupację. Nie byliśmy wolnym krajem, tak, byliśmy po prostu, pod prawy dyktandem Rosji. Jakby można powiedzieć w pewnym sensie kolejny okupant. No i tutaj i żołnierze, którzy walczyli na różnych frontach, wyczuli pismo nosem, w związku z tym jakby dosyć mocno organizowano w Polsce podziemie. No tutaj właściwie dwa podziemia działały tak dosyć prężnie, bo była to Armia Krajowa, ale były też to Narodowe Siły Zbrojne, czyli żołnierze sponsorowani w dużej mierze przez polski rząd, który przebywał na uchodźstwie, a konkretnie w Londynie. I to właściwie w przypadku Beskidu Żywieckiego i Śląskiego to była dosyć pokaźna grupa, bo około w takim najlepszym okresie 44-45 to było ponad 300 żołnierzy umundurowanych, uzbrojonych, naprawdę postrach każdego przeciwnika, bo góry, wiadomo, to nie był łatwy teren. No i w tym to zgrupowanie działało na Górze Baranie, czyli właściwie zarówno po stronie Wisły byli, że tak powiem, żołnierze wcieleni w te jednostki, jak i po stronie tutaj Żywiecczyzny. I między innymi nasza ciocia, między innymi też naszych dwóch wujków, czyli też jeszcze dwóch braci naszego taty, Franek Golec i Stanisław Golec, no i Stasia, najmłodsza siostra, że tak powiem, również. I wracając tutaj do tej całej historii, powstał film na ten temat, dokument fabularyzowany, którego premiera będzie właśnie z początkiem maja, ale Golec Buła Orkiestra miała tutaj takie zaproszenie, żeby stworzyć specjalną piosenkę do tego filmu i muzykę, ścieżkę dźwiękową. No i tak też zrobiliśmy. Słowa napisał Michał Zabłocki, muzykę wspólnie napisaliśmy, tytuł piosenki to jest Lawina. Tak samo jak tytuł filmu, a Lawina konkretnie to jest akcja, taki miała kryptonim, Lawina, akcja zagłady żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, tutaj z grupy Flamego, czyli Bartka, czyli po prostu jakby przygotowano, zaplanowano w perfekcyjny sposób akcję, żeby ich po prostu wszystkich wymordować w 1946 roku na jesień. No i tak też szpieg wszedł w ich struktury i przygotował to niestety w perfekcyjny sposób. I po wielu, wielu latach dowiadujemy się po prostu, gdzie są ich szczątki, gdzie oni zostali straceni. Obecnie trwają ekshumacje w Grodkowie Starym. To jest tam na Opolszczyźnie, koło brzegu. No i właściwie odkopano zbiorowe mogiły, bo część tych młodych ludzi zostało zamordowanych w sposób katyński, czyli strzałem tutaj w potylicę, a druga część została wysadzona w domu. Ich po prostu przywieziono tam, dano im środki nasenne do jedzenia. Posnęli, rozbrojono tych młodych ludzi i wysadzili w powietrze. I sprytnie oczywiście
pochowano jakoś tam w zbiorowych mogiłach. No i właściwie na dzień dzisiejszy zidentyfikowano ileś osób już konkretnie z imienia i z nazwiska. Czekamy, ponieważ kolejne ekshumacje trwają. Obecnie teraz my tu jesteśmy, a po Wielkanocy profesor Szwagr z grupą badaczy z IPN-u właśnie zaczął kolejne wykopaliska. No i tak naprawdę to wszystko zmierza do tego, żeby zrobić uroczysty pogrzeb gdzieś tutaj na jesień z tymi żołnierzami, najprawdopodobniej z państwowymi jakimiś takimi delegacjami. No duże świętość, znaczy no duża jakby taka uroczystość się szykuje z racji tego, że no ponad 160 osób zostało tam wymordowanych. 167 dokładnie, także czekamy na te wszystkie wyniki i potwierdzenia również DNA, ponieważ rodziny oddawały DNA do Zakładu Medycyny Sądowej z Wrocławia. A no i cóż, no i my tutaj mamy ciocię, naszą bohaterkę, która również gra w tym filmie, w Lawinie, która, że tak powiem, no, ze swoim narzeczonym, czyli z Nowotarskim z Milówki, o dwa lata od niej starszym chłopakiem też tam została stracona. Ona miała 18 lat, on miał 20 lat. No i właściwie no, film też bardzo wzruszający, ponieważ w filmie jest bardzo dużo takich rozmów z osobami, które to przeżyły, które, że tak powiem, miały bezpośrednio jakby w tym jakiś tam kontakt, prawda, i jakby no, znają to z własnych przeżyć, były bite, maltretowane, miały no, niejednokrotnie gehennę przez wiele, wiele lat, że tak powiem, zapanowania no, komunizmu w Polsce. Także tutaj no, niestety film ma smutny wątek, smutny, bo kończy się tragicznie. No ale cóż, my tych ludzi czcimy jakby w tej piosence, w tym filmie. Mam nadzieję, że piosenka się będzie podobała, bo naprawdę jest bardzo mocny teledysk, bardzo, bardzo głębokie słowa, bardzo jest takie wzruszające, podniosłe i komu to puszczamy, to wszyscy to mocno przeżywają. Tak, bo to trzeba przede wszystkim znać tą historię, bo tak. To, żeby młodzież odebrała, że kolejny wojenny film. Tak. Jeżeli to jest oparte na faktach, a w tym przypadku tak jest, jeżeli tam jest pokazana historia naszej cioci, która jako 18-letnia została zgładzona, no to wszystko też ma zupełnie inny wymiar. I to chcemy właśnie przekazać. Przed nami sezon imprez plenerowych, gdzie będą Was mogli zobaczyć i usłyszeć mieszkańcy Żywiecczyzny. No a tutaj w wielu miejscach właśnie gramy podczas w tym roku, tego lata, prawda? Uzbierało się. Bardzo nas cieszy. Tak, tak. Już 23 czerwca zagramy w Żywcu. Żywiec obchodzi 750 lat nadania praw miejskich, w związku z tym, no, kogo jak kogo, no ale Golców pasowałoby zaprosić i tak to się... I tak też uczyniono i tak też się, nie możemy się doczekać. I tak też uczyniono rok temu, podpisując umowę z nami. No i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda i piękna impreza właśnie pod Grojcem w amfiteatrze, ale 1 czerwca tutaj gramy w Bielsku Białej, czyli na Dzień Dziecka pod ratuszem duży koncert, taki właśnie, no, inauguracja, jakby otwarcie, prawda, Dni Bielska. Także również zapraszamy 1 czerwca do Bielska. A później gram jeszcze 29 lipiec Łodygowice. Pod zamkiem też Dni Łodygowic. Duża impreza, na bogato. Tak. Sporo pomysłów, żeby to jakoś fajnie, kurczę, przygotować. Także już nad tym materiałem pracujemy. I właściwie, no cóż, to są takie chyba najbliższe tutaj okolice. Najbliższe lato. Także proszę wyszukiwać na golec.pl, na Facebooku, tak. Tam cały czas coś dochodzi, może jeszcze gdzieś w pobliżu zagramy. Tak, tak, ale warto zaprosić tutaj może na stronę golec.pl do działu koncerty i tam na bieżąco można się dowiedzieć, gdzie, o której gramy i jakby no tutaj polecamy. Gdzie można spotkać. Tak. Czego Wam życzyć na kolejne lata, oprócz zdrowia oczywiście? No optymizmu przede wszystkim, żebyśmy też bezpiecznie wracali do domów. No przede wszystkim dużo takiej weny twórczej, prawda, żeby cały czas człowiek się rozwijał, żeby cały czas spełniał kolejne, jak to się mówi, plany, marzenia. Plany, marzenia, żeby sięgał po nie, ale i dążył, żeby się one realizowały. No właściwie ten rok jubileuszowy to jest taki dosyć bogaty w różne wydarzenia. No zaczynamy dużym koncertem w Spodku inauguracyjnym, że tak powiem, naszą trasę z atmosferą. Czy Golec Orkiestra 20 lat z firmą Atma. Tak to się fachowo nazywa, po największych halach w Polsce. Czyli gramy Torwar w Warszawie, gramy Tauron Arenę, gramy w Krakowie, gramy Atlas Arenę, gramy Ergo Arena, gramy Halę Stulecia, gramy oczywiście w Spodku. Ten pierwszy koncert jest to koncert telewizyjny. Na żywo można go zobaczyć w telewizji w Jedynce od 21 już teraz w niedzielę 22 z udziałem wielu artystów, wielu gwiazd, bo i go
gościnnie wystąpi Ewa Farna, Kamil Bednarek, zespół Pektus, Ania Wyszkoń, zagrają podopieczni z Fundacji Braci Golec, przepięknie, tutaj mamy przygotowanych parę utworów. No będą emocje, będą archiwalia, no będą pozdrowienia. Super koncert się szykuje, naprawdę, naprawdę. To będzie... Petarda, petarda. I to jeszcze testujemy najnowszy wóz transmisyjny 4K, to w ogóle będzie no, pierwsza tak poważna impreza właśnie realizowana przez ten sprzęt. No to jest górna półka, krótko mówiąc. Tak, tak, to tu jesteśmy po pierwszych próbach, no i właściwie, no cóż, no i też jakby chcemy to wszystko zakończyć też jakby dwoma wydawnictwami, czyli tak. Jedna płyta to jest album studyjny, który jest praktycznie na ukończeniu, a druga płyta to jest, czyli to są takie zwane nowe premierowe utwory, zupełnie nowe, nowo napisane, skomponowane i między innymi na tym koncercie pojawią się te utwory, jak właśnie Pomarańcza, jak właśnie Chobna Top i druga płyta realizowana to jest Symfonika Jetnika i z tejże płyty właśnie jest ta Lawina, czyli ta muzyka do filmu. Tutaj również będziemy miała swoją premierę w katowickim spotku. Orkiestry symfonicznej no nie będzie, ale będziemy, że tak powiem, grać. To już kolejny projekt. To już, ale tak naprawdę ta Symfonika Jetnika już jest też na ukończeniu też powstały przepiękne utwory, przepiękne kompozycje. No, także no, sporo pracy przed nami i właściwie no, no, trzymać kciuki, żebyśmy faktycznie szczęśliwie dojeżdżali do domu no i realizowali te plany. Jak to, czego życzysz? Pięknie śpiewać i pięknie grać. Tak, tak. I chyba tyle, tak, tyle potrzeba. Życzę Wam w takim razie wielu inspiracji, bezpiecznych powrotów, tak jak sami powiedzieliście, i udanych koncertów. Z nami był Łukasz Paweł Golec. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo, dzięki, do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiamy no i zapraszamy na koncerty tutaj w Beskidzie Żywieckim.